Czarnobrzeski Bank Żywności ma 15 lat. Przez ten czas wspierał wielu potrzebujących. W tym roku stowarzyszenie również zadba o pomoc żywnościową, jak i edukację. Celem stowarzyszenia, którego siedziba i magazyny mieszczą się przy ulicy Sienkiewicza 145, obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu, jest pomoc najuboższym poprzez pozyskiwanie jak największej liczby żywności. Tarnobrzeski Bank Żywności ma pod opieką blisko 12 tysięcy najbardziej potrzebujących mieszkańców 5 powiatów województwa podkarpackiego. Są to osoby, które spełniają kryteria dochodowe. One od października się troszkę zwiększyły i jest 1402 zł dla osoby gospodarującej samodzielnie i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Współpracujemy z 30 organizacjami takimi co miesiąc, czyli z tymi organizacjami, które co miesiąc pobierają od nas żywność. Współpracujemy z urzędami gmin, z ośrodkami pomocy społecznej, które właśnie dużo pracy wykonują, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej te właśnie ośrodki pomocy społecznej czy pomocy rodzinie wydają skierowania dla tych osób. W ubiegłym roku w ramach programu Pomoc Żywnościowa do osób potrzebujących trafiło ponad 508 ton żywności. Te produkty, które my dajemy właśnie w ramach tego POPŻ-u, są to produkty zgodne z piramidą żywieniową ustaloną przez Instytut Żywności i Żywienia. Mamy 21 tych produktów, one co roku są urozmaicane, także w tym roku na osobę jest 49 kg na osobę w rodzinie. Na ten rok otrzymaliśmy 480, prawie 490 ton żywności. Od kilku lat bank działa na rzecz niemarnowania żywności, zbierając produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia i przekazując je osobom samotnym, organizacjom czy różnego rodzaju stowarzyszeniom. Są to różne produkty, które są oferowane przez producentów, przez sklepy. Aktualnie trwa właśnie praca nad tym, że Sejm, Senat mają wydać ustawę o niemarnowaniu żywności i wszystkie sklepy te wielopowierzchniowe powyżej 250 metrów będą zmuszone do tego, żeby tą żywność z krótkim terminem przekazywać. Co roku my zwiększamy tą pulę. Aktualnie pracujemy z 14 sklepami. W ubiegłym roku stowarzyszenie przyjęło 276 ton takich produktów, powyżej 2 milionów. Mam prośbę może do tych organizacji, które jeszcze do nas nie przystąpiły, niekoniecznie dla osób, które spełniają to kryterium dochodowe. Pozostałe osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, jakichś tak sytuacjach krytycznych, mogą właśnie skorzystać z tej pomocy, właśnie z tych sieciówek, którą my tutaj oferujemy. Także zapraszam te organizacje, żeby się zgłaszały do nas, bo naprawdę jest tej żywności dużo, damy skierowanie, tylko trzeba sobie tą żywność odebrać. Podstawowa misja Banku Żywności to pozyskiwanie żywności dla potrzebujących. Jednakże organizacja prowadzi także edukacyjne warsztaty na temat zdrowego żywienia, niemarnowania żywności czy gospodarowania własnym budżetem. Nie tylko dla tych naszych beneficjentów, którzy korzystają z tej pomocy żywnościowej, ale w trosce o środowisko, o to, że dużo gazów cieplarnianych, dużo energii, dużo wody zużywa się przy produkcji naszej tej żywności. Po prostu chcemy edukować również dzieci, młodzież. Takie działania prowadziliśmy w tym roku, w ubiegłym roku prowadziliśmy w 5 szkołach tutaj w Tarnobrzegu. Wzięło udział ponad 260 dzieci i będziemy to dalej propagować. Harmonogram warsztatów, jak i wydawania żywności można znaleźć na stronie internetowej organizacji.